dawnych wiekach, kiedy to Lech na ziemiach naszych grody pobudował, niedaleko stąd, u brzegów jeziora Gopło, stał gród obronny, w którym książę popieram zwany ciężką i srogą ręką rządy prowadził. Po drugiej stronie jeziora, w skromnej chacie, żył skromny kmieć Piast wraz z żoną Rzepliką. Ciekawe wędki życie. Jakie? Zobaczcie. Wstawaj, Zepko, świta! Ale siup! No wstawaj, Zepko, wstawaj! Ognia trzeba zrobić, bo zimno! Jakby kto nie zauważył! No i wszystko wygasło, no! Żaru nie ma! Gdzie drewno? A idź do lasu po drewno! No jakże, przecież wczoraj byłem, nic nie ma! Spalone! Wszystko? Nie trój statywu. Ej, do lasu trzeba iść, a? Gdzie moja siekierka? Nie ma. Gdzie moja siekierka? A, jest, jest, jest! Ja pójdę do lasu, ty chatę troszkę ogarnij, wiadomo, może goście gdzie przyjdą. Mam, Zepko, mam! Dużo drewna w lesie jest! Mam, przyniosłem! Było więcej! Czekaj, bo coś zgubiłem! Jest! Dobrze, drewno jest! Wody nie ma! A ogień jest? Ognia nie ma. Rozpalę. A, czekaj, zrobię, zrobię, poczekaj. O, czekaj, zrobię. Przypiero mi się kierki. No znowu gdzie zapodzieje. Tu by trzeba trochę ułożyć. Trochę tego, trochę tamtego. Co mi po chałupie łazi? Krzemienia nie widziałaś? No tu gdzieś leżał. Leżał, ale nie leży, no. Jest. Całe szczęście. A ognia narobimy? Przecież on okrutny dzisiaj. Nie ma co śmiać. Wstają w południe, to im ciepło. Wstali było o 4:00, to przymarzło. No. Au! Uderzyłem się, Rzepko, pocałuj. Co, że brudne? Jest, jest, jest. Nie ma! Papcie jeść nie będziemy!
Niedobre! A no przecież! W lesie żyje, to upoluje! Chyba na ryby, nie wróć. Mój łuk się zepsuł. Napraw. Łatwo powiedzieć, no napraw. To było jakoś tak, to było, nie? Od zimna się mi cięciwa skróciła. A ja wiem, no przecież to zgiąć trzeba, no. Czemu od razu nie mówicie? Mam! Jorec, cały! Gdzie ja? Idę! Nic nie powalu jakiego zwierza! Dobra, idę! A ty patrz! Wyglądaj! Kiedy wrócę, nie? Żebyś czekała na mnie! Polowałem! Co? A! Oła! No co? Myślisz, że tak łatwo lisę polować? Poczekaj! Bo ten, o! Ten to tak po krzakach chodzi, a ja za nim! A on za ciebie, zobacz! Ładnie tak, no! Nie gniewasz się, nie? A ten siedział w jamie. Nie chciał wyleźć, paskudnik. Ognia nakrzesałem, wsadziłem chu mokrego. Takie kłęby dymu szły. W końcu wylazł. Ja też dla ciebie, zobacz jaki piękny. Ciepło chociaż będzie. Oj, będzie, by. Ogień przygasa. A ten? Tak przygasa, no. Zostaw kobietę w domu, to nawet ognia nie przygasa. Mokre drewno przyniosłem. A ten, no, spryciarz był. Poszedł w tarniny, potem w maliny, a jak przeleciał przez jeżyny, no to widzisz, co się stało. A kto ci te koszule będzie trzymał? No kto? Ty, moja kochaniutka, no. A dawaj to do szycia. A upierzesz też? Biorę. A zszyjesz, zacerujesz? Musisz wody przynieść. Jaka kochana. Poczekaj, już lecę tylko i noszę zewlekę. Ale dziursko! Weź wodę, wodę. No wodę, no czekaj, bez pasa to niebo mi potki spadną i nawet będzie się śmiała. Abs. Już biegnę. Tylko nic nie mów. Nie zrzeć. Już biegnę. Po wodę? Do jeziora! Nie, to te, tam. Do jeziora. No. Mam wodę! Ciężkie to życie! Ale na swoim. Kredytu płacić nie trzeba. Ale nie zawsze Piastowi się żyło tak dobrze, nie zawsze. Szybko, jedziemy na wodę.
cicha, nie! Drogie! Drogie, wejście! Szybko, gość do nas lecie! Wejście! Jak się zło! Piast! Wszyscy mnie w okolicy znają, nie? Książę, czystą podaninę! Książę, który książę? Ten zwierzy. Chlebą. A, ten! Chłopie! Tak! Po co cię przysłał? Podaninę! A, podaninę! A po co? Czyli tacy jak ja, w większej liczbie... Jeden już groźny, a tu jeszcze więcej. Bronią ciebie. Nie. Ciebie i twoją żonę. Ale przed kim? Przed bandziorami. Aaa! To się dobrze składa, bo ja tak do walki to się nie zdaje za bardzo. To w takim wypadku my cię chronić będziemy, a ty nam będziesz płacić za ochronę. Ale srebra to u mnie nie znajdziesz. No ale wszystko je też sialaki, skory, na przykład. Dobra, załatwione. Mam dla ciebie łowieczkę. O, proszę, bardzo ładna łowieczka, tak, tak. Możecie sobie na tym spać, jest cieplutko, wygodniutko. Nic w zadek nie kole. O, tak, tak, tak. Dam ci jeszcze coś. O, no, szczodry jest na początek. O. Dam ci z kozy skórę. Weź się przydać może. Jak się tym przykryjesz? Mrozy siarczyste przyjdą, a ciebie poty biorą tak ciepło. Masz? No może coś dorzucić, no jeczego? Jeszcze coś do... O! Nie ograbi! O broń! Potem będzie nas bronił, no! Masz tu lisa! O, lis też, dobry, tak! Dobra może skóra! Dla księżnej na kołnierz! Z pewnością się nada! No! Bronię się popielowi! Powiedz, że to od piasta! No! I jak co, to tu mamy chatę! O, dobrze, dobrze! Będziemy pamiętać drogi! Drogi! Danina, no! To sobie popiel wymyślił. Proszę. Znają takich osiłków. Chodzą po lasach, najpierw daninę zbierają, ale potem jak przyjdzie co do czego, stanie taki za mną, ja mogę każdemu na wymyślać, a on mnie obroni. Nie, łysa pało! Jak ja mu kasę, to on cię wrzuci do studni i będziesz tam pływał. Całe 3 minuty. Super! Bo tyle mu zajmie przyniesienie kamienia. Drogie! 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 Widziałeś? Tylko pomyślałem o tobie i już jest. Bo widzisz, książę mówi, żeś mało zapłacił. Jak mało? No, że za mało. Nie, no jak nie. Przecież dostał skórę z owcy, dostał skórę z kozy, jeszcze lisa pięknego dla księżny. Ale książę mówi, żeś mało zapłacił. Mało! Mało! Chytus! Co tam ktoś mówi? No to zaraz to zobaczysz, co to znaczy. Dobra, dobra, zrobimy tak, dostaniesz... Piękne gliniane garnki. O, te też się pewnie przydadzą. Nie wiem, co wy tam będziecie pijać, ale masz. Niech stracę. Mogę dać ci... O, ciszmy skórzane. O, to jest bardzo dobry pomysł, tak? Chcesz twój rozmiar? No, no mój może nie, ale na pewno ktoś się znajdzie. Masz. A coś jeszcze? Jeszcze? Ten popiel to zbój. Nie, książę. To widział tyle daniny. Dobrze, dam ci jeszcze. Jeszcze ci dam. O! Mam tu takie piękne królicze futerka. Sobie podszyjesz płaszczyk. Bardzo ładne, będzie, bardzo ładne. Będzie na zimę jak znalazł. Kłaniaj się, księciu! Tak to zrobię, bowiem bym zapłacił. Powiedz, że na ten rok to już wystarczy. Dobranoc. Drogie! No prawie nas do gołej skóry ograbił. Mówi, że nie, no przecież dostał już barana, dostał kosę, dostał trzy króliczki. Dostał jeszcze lisa, dostał 2 garki. Żaden z was takiego majątku. Ja mam, ja mam. Ja mam.
Mądrale! Każdy ja mam, nie? To pokaż! No pokaż! No jak, no? Jak masz, to masz! Wyciągasz za pazuchy, jedno futro, drugie futro. Albo lepiej futra z za pazuchy nie pokażę. Mało! Wiesz co? Mnie się wydaje, że ten twój książę to jest jakiś zwykły plugawiec. Nieprawda, on ustala ceny. Mi się wydaje, że ja ci mogę zapłacić. Tak, słucham cię. Żelazem. Co? Tutaj na mnie podnosi. Nie pomyliłam się. Zaraz powtórzę. No. Co by tu zabrać? A ty tam siadaj. Liska tutaj połóż, tutaj nie gadaj. Liska nie oddam. No tak... Zostaw ze moją chałupę. Brak mi słów. Poszedł ty stąd! Poszedł! Weźmiemy sobie! Drugą skórkę! No byłaś, bo nie chcę! Żeby tego popiela pokręciło! Żeby mu taka brodawa na nosie wylazła! Żeby go myszy zjadły! I jeszcze żeby miał takiego pryszcza na zadku, żeby nie mógł usiąść! Wszystko zabrał! Mamy jedną! No jedna na wiele się nie przyda! Znajdzie się tu miejsce dla wędrowca. Znowu kto do nas idzie? U popiela na zamku byłem. Ojej, to nieporozumienie, żeś tam poszedł. Pobił, nie ugościł, pognać w swoim kazał. Siadajże, siadajże. Dziękuję. Wody chcesz? Nie odmówię. Ale tylko mam z wiadra, bo mi wszystkie karki podrali. Chcesz? Napij się, napij. A który kubek? Ja! Dobre! Wspaniałą macie wodę tutaj. Wspaniałą? Ale nie chcę jedzenia. Przykro mi. Ja jestem pyszna. Nie wiem, jak się odwdzięczyć za tak wspaniałą gościnę. Ale odpatrzcie sobie jeszcze, no. Posiedzimy, byłeś u popiela, mówisz? Ano byłem, zbójnie książę. Nie ugościł, pogonić zwoją swoim kazał. A u nas to wszystko pobrał, widzisz, nic nie mamy. A u nas będą postrzyżyny u syna. A w ogóle, Rzepko, gdzie jest nasza menda? Po lesie biega. A, po lesie biega. Szukam gdzieś, nie ma w domu tego. Widzisz, wędrowcze? Mój syn będzie miał lat 7. Już jutro. Trzeba by mu nowe imię nadać, przecież całe życie jako menda nie będzie biegał. Gustwo, ty się znasz na tym? Trochę się znam. Umiesz powróżyć? Powróżymy. Oj, bardzo cię wdzięczny. Masz no jeszcze jakąś skórę? Skóra się znajdzie. Ostatnia. Gdzie położyć? Tu, przed wszystkimi. Niech patrzą. Wszyscy goście widzą. Ale ja nie widzę. Powróż. Na pomyślność mojemu synowi. Menda! Wracaj się do domu, matka woła. Coś widzisz? Tak. Ja nic, tylko kamienie. Ale te kamienie mówią, że syna powinieneś nazwać Ziemowit. Ziemowit? Już nie menda, a Ziemowit. Dobre imię. Ziemowit. Ale czekaj. Może... Tu jeszcze coś. Widzisz to? Twój syn zostanie księciem. O! Ziemowit będzie księciem. Ja ubogi, moja żona jeszcze biedniejsza. Bez roboty. Czekaj, ale to nie wszystko. Jego syn też księciem zostanie.
Syn mojego syna będzie księciem. No to już jest bardzo dobra wróżba, ale ty na pewno to widzisz? No tak, jak na dłoni. Ale jeszcze nie. Jego ojciec też ma być księciem. Znaczy coś, ja mówię, to ojciec będzie księciem. A, czyli że kto? Ja! Nie, no to niemożliwe jest. Przecież co, portki podarte, buty dziurawe, imiona księcia. Gdzie? To jest w ogóle niemożliwe. Gdzie? Gdzie on? Poszedł już? I że to niby dobra wróżba? Ziemowit! On teraz nie wie, że on ziemowit. Zgłodnieje, do chałupy wróci. Matka, daj co to jest. Nic nie ma. Idzie. Kto idzie? Menda. Ziemek idzie? Nie, Menda. Ziemek? Nie, nie, to nie. Menda. Nie. Menda. Menda nie. Menda nie. A ty tam, ty kupas tam się czai. Się nie pali? Złotem się nie najesz! Ma kto kaszy? A może soczewicy trochę? Nie ma. Drogie! Czego się idzie? Ale tym razem pokojowo jestem. Że niby dlaczego? Że niby stała się rozważna. Jak? Popiela. Myszy zjadły w jego wiele. Aaa, bardzo mu dobrze. O, widzicie jaką mam moc? Jak coś powiem? Na przykład, że wyłysiejesz? To uważaj. I wyobraź sobie. O! Że zebrał się wiec i ludzie wybierali, kto ma zostać następnym władcą. No to już widzę, kogo wybrali. Pewne tego Dzierżysława zza jeziora. Nie, bo ten nie za bardzo komady. Tak, nie komady, no faktycznie. A może wybrali, wiem, tego. Wybrali Lutoma z nad rzeki. Nie, bo on ruszać się nie może. Nie. Stary się za rękę ma. A może wiem? Tak. Wybrali tego. Jak on się zwał? Tak. O, Mściwoja tam z nie, tego. Nie, no ten to w ogóle tępy. Nieważne. Słuchaj. Tępy? To kogo wybrali? Ciebie. Ty skąd może wiedzieć? A, byłeś na wieczór? Tak, to byłeś. Właśnie ciebie. Mnie wybrali? Tak. Tak, brawo. Patrzcie, wróżba się z tego. Na dowód tego. Mam tutaj korowę ciągle, co? Ja, Rzepka, mówiłem, że jeszcze wyjdę na swoje. Co tam jeszcze masz? Koszulę złotem wyszyraną. A poczekaj, zaraz ubiorę, bo ta moja to już taka straszna jest. Tamtą od razu wyrzuć niepotrzebna. Nie ceruj nawet! Spal! By dowodów nie było, że ja biedak był. Koszula złotem wyszyta, no! Tak, to ja jeszcze nie chodził ubrany. Nie tak. O, proszę. No, pięknie, nie? No, się cieszysz. Sama byś chciała taką ubrać. Oddaj mu koronę. Gdzie, czekaj pas. Bardzo ważna rzecz, proszę. Czekaj pas, bo mi portki zlecą. Co będzie? No. Oraz książęcy płaszcz. I co najważniejsze, teraz tacy jak ja będą ci służyć i wykonywać twoje rozkazy. Więc mów, co czynić mamy. No to może zbierzemy daninę. Jak panie każe. Popatrz, tutaj się coś tak mieni. No widzę, wziąć? Aby nie złoto? Ale mogę sprawdzić. Sprawdź. Złoto? A nie po drobkę. Tandety nie bierz. Mówisz od męża. Ja mam złoto! O, mąż złota nie dał! Ja mam złoto! Poczekaj! Nie! Tak! Ja nie będę daniny zbierał! Zegarek! Będziemy rządzić sprawiedliwie, uczciwie! Każdemu według potrzeb i żadnego zdzierania daniny! Dobra!
Podoba się? Tak! Tak też było! Tak ma być. Najpierw Piast rządził, potem jego syn Ziemowit. Potem syn jego Lestek, a po nim syn jego Siemiomir. Z kolei syn Siemiomysław, Mieszko, zapisał się na karty historii. A jego syn Bolesław podobno całkiem niedługo będzie koronowany. Tak się kończy opowieść o pieście i złym popielu, co go myszy na wieży zjadł. Pięknie wam dziękujemy i do zobaczenia.